piątek 14 czerwca w ramach akcji, której znani sportowcy jeżdżą po miejscowościach Dolnego Śląska, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Oławie odbył się Dzień Sportu. Spotkanie prowadził Andrzej Wieniak. Pole w Oławie, bardzo nam miło. Robimy taką objazdówkę wakacyjną. To jest taka akcja, że jeździmy po różnych dolnośląskich miejscowościach w czasie wakacji, promujemy sport, promujemy różne sympatyczne dyscypliny, promujemy znanych sportowców. My oczywiście również promujemy nasz ukochany klub, czyli WKS Śląsk Wrocław. Gospodarzem dzisiejszego spotkania jest starosta, pan Zdzisław Prezydent. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Bardzo prosimy, panie starosto, na początek o słów kilka, bo to również oczywiście przede wszystkim dzięki panu i tej uprzejmości szkoły, o której zaraz też powiemy, ta impreza może mieć miejsce. Kochani, kiedy pan Andrzej parę dni temu przyszedł do mnie i zaproponował taką konwencję tej imprezy, to się zastanawiam, jak to zrobić, bo mamy strasznie mało czasu, ale postanowiliśmy to zrobić i dzięki życzliwości pani dyrektor, za co serdecznie dziękuję, mamy okazję gości dzisiaj wybitne osobistości naszego sportu. Cieszę się bardzo, że będziecie mogli poznać ich osobiście, a przy okazji skorzystać z oferty, którą tutaj nam pokazano. Dziękuję panu Andrzejowi za tą propozycję, dziękuję panu staroście, który właściwie stwierdził, że nasza szkoła, nasza baza nadaje się na organizację takiego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że wszyscy będą się bardzo fajnie bawić. Ma to być taka zabawa połączona trochę z jakimiś konkursami, z tego co się orientuję. I pan Andrzej na pewno przygotował jakieś nagrody, więc bawcie się wspaniale. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście nikt tutaj absolutnie z pustymi rękoma nie odejdzie. Zanim przedstawię dzisiejszych bohaterów naszego spotkania, chciałbym bardzo serdecznie tutaj obdarować panią dyrektor. Zacznijmy od tego, bardzo proszę, proporczyk Śląska Wrocław od klubu, również dla pana starosty. I mamy jeszcze tutaj podwójne zaproszenia i dla pani dyrektor na mecze. Proszę bardzo, z osobą towarzyszącą i mam nadzieję, że pan starosta również będzie dopingował piłkarzy Śląska Wrocław. Moi drodzy, tak jak mówiłem, nikt tutaj absolutnie z pustymi rękami nie odejdzie. Mamy mnóstwo nagród, przede wszystkim mamy kilkadziesiąt zaproszeń na mecze Śląska. To są specjalne vouchery, zaproszenie. Pani starosto, pani dyrektor, macie do końca sierpnia możliwość wybierania sobie jakiego meczu, czy to będzie z Lechem, czy z Legią, czy to będzie mecz rozgrywek pucharowych. To wszystko do wygrania, oprócz tego oczywiście szaliki, koszulki, piłki. Rozpoczniemy sobie za chwilę turniej na PlayStation. Przez kilka godzin rywalizować na konsoli, będą quizy o Śląsku, ale będzie również cała masa innych rzeczy związanych nie tylko z piłką nożną, z naszymi wybitnymi sportowcami. Chciałbym tutaj serdecznie przedstawić, skoro o piłce nożnej mowa, to bardzo serdecznie witam w Oławie legendę Śląska. Ponad 100 bramek dla WKS-u, ponad 500 występów, reprezentant Polski wielokrotny, legenda Śląska Wrocław, o którym powstała książka pod wymownym tytułem Idol. Panie i panowie, Janusz Cybis, witamy serdecznie. To jest właśnie ta książka, Janusz Cybis, Idol. Jest z nami również wybitny sportowiec, olimpijczyk. Mija ponad 20 lat, żaden z polskich pięściarzy nie powtórzył jego wyczynu. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w boksie z Barcelony, Wojtek Bartnik, witamy serdecznie. I zapraszamy, uciekł mimo dużego wzrostu, przestraszony aż tak dużą liczbą ludzi. 206 cm wzrostu, 150 kg wagi. Moi drodzy, dwukrotny mistrz Polski w futbolu amerykańskim, reprezentant Polski pochodzący z Nigerii, Baba Tunde Ajegbusi. Witamy serdecznie. Zawodnik Giants Wrocław. Za chwilę też z Oleśnicy pochodzący. W tarz kakałem biegałem 20, słuchajcie, lat walczyłem, można powiedzieć, amatorsko dla klubu sportowego KS Gwardia Wrocław. Potem mały epizod 10-letni w boksie zawodowym. Chciałbym zaprosić na turniej koguta. Słuchajcie, niedługo w waszym mieście, wiem, że jest, 22, ale będzie super zbożny też cel, będzie zbiórka na kościół, który spłonął niedawno u nas w Oławie. Turnicze nie są tak wielkie jak tutaj panów. Jedyne co robię to 8 lat trenuję futbol amerykański z sukcesami. Wiemy, że futbol dla was może być jeszcze nie wiadomo, ale tak naprawdę coraz więcej ludzi się tym interesuje i jest coraz więcej zawodników, bo aż 74 drużyny w całej Polsce. Serdecznie wszystkich zapraszam do śledzenia poczynań Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego i możecie zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda to w Stanach i jak może wyglądać sport równie kontaktowy jak boks i równie wytrzymałościowy jak piłka nożna. Dzięki. Ale jeżeli chodzi o futbol amerykański, to mogę powiedzieć, że jako sportowcy, jako zawodnicy rozwiniecie się pod każdym względem. I motorycznym, siłowym, wytrzymałościowym i tak naprawdę intelektualnym, dlatego że futbol to nie jest tylko ta kupa mięsa, jak to nazwała moja mama kiedyś, że wy to wyglądacie jak taka kupa mięsa, która się na siebie rzuca i tyle. No, jest w tym więcej taktyki tak naprawdę i przemyślanych zagrań niżeli jakichś tam siłowych wyczynów. Liczy się dla nas, liczy się technika, a futbol naprawdę jest bardzo interesującą grą, tylko wystarczy poznać kilka podstawowych zasad, żeby zrozumieć całą grę i naprawdę, żeby było to pociągające dla wszystkich. Zapisujemy quiz ze Śląsku.